jesteśmy na planie teledysku do tytułowej piosenki filmu Big Love. Porozmawiamy z Adą Schulz, wschodzącą gwiazdą programu X-Factor i Olą Hamkało, odtwórczynią jednej z głównych ról filmu Big Love. Zobaczmy, jak wyglądają prace na planie. Zza kulis. Na planie do tytułowej piosenki filmu Big Love spotkaliśmy Adę Schulz, wschodzącą gwiazdę programu X-Factor. Powiedz nam, szykujesz niespodziankę bożonarodzeniową dla wszystkich? Opowiedz nam o tym coś więcej. Właśnie, mam ogromną przyjemność w ogóle brać udział w takim przedsięwzięciu jak praca nad piosenką do filmu Big Love, który wchodzi na ekrany bodajże 14 lutego, także w bardzo sympatyczną datę. Na pewno będzie wydana, z tego co wiem, płyta z soundtrackiem do filmu, więc tam przede wszystkim będzie można ją usłyszeć. A jeśli uda mi się ją gdzieś tam przemycić na płytę, to byłabym ogromnie szczęśliwa. A jaki jest w ogóle zamysł całego teledysku? Teledysk musi być spójny z filmem, ale też jest troszeczkę inny motyw, bajkowy, może nie, ale jestem w stylizacji lalki, która porusza się, jakby ktoś pociągał im za sznurki, także klimat wydaje mi się naprawdę będzie bardzo fajny. Jestem zaskoczona, widziałam tam kilka scen na ekranie i wygląda to fantastycznie. A czego mogą się spodziewać widzowie po tym filmie? To raczej nie będzie taka typowa jakaś komedia romantyczna, mimo tego, że tytuł sam w sobie mógłby tak sugerować. Tak, tytuł jest mylący, ale to nie jest komedia romantyczna na 100%. To na pewno jest film o miłości, ale to nie jest miły film o miłości. Ciężko jest powiedzieć, nie zdradzając zakończenia, może powie coś przyszłym widzom to, że równolegle toczy się fabuła kryminalna, która jest ściśle powiązana z relacją Maćka i Emilki, więc dosyć poważne wykroczenia wchodzą tam, zbrodnia wchodzi w grę. Może będą jakieś śmieszne momenty, ale mam nadzieję, że nie takie niezamierzone śmieszne. Ale myślę, że no raczej więcej powodów będzie do płaczu i do pewnej melancholii niż do śmiechu. A kiedy jest premiera? 10 lutego. Ale wykrzycz to z siebie, co?